Przez lata oglądania wielu filmów, anime, kreskówek zawsze jest ten moment, gdy wyczekuję premiery danego tytułu. Wychodzi trailer, może po prostu ogłaszają produkcję nad czymś lub tak jak w przypadku dzisiejszego filmu, dostajemy do obejrzenia odcinek pilotażowy. Często ten jeden odcinek decyduje o tym, czy pełny serial w ogóle powstanie i niestety tak się w wielu przypadkach zdarza, iż finalnie nikt do tego nie dochodzi. Dlatego w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku takim przypadkom, żebyśmy razem mogli trochę nad tym poubolewać. Jeśli mowa o nieudanych pilotach, to myślę, że nie można pominąć myśli tego najbardziej znanego, o którym mam wrażenie, że rozmawia się i wspomina najczęściej, czyli The Modifiers. Pilot ten został stworzony przez duo Chris Ricciardi oraz Lyne Naylor, wyemitowany na kanale Nickelodeon w roku 2007, tam też rozpocząłby swoją serializację, lecz ostatecznie nigdy nie dostał on zielonego światła. Po samym pilocie myślę, że można by się spodziewać typowej jak na tamte czasy kreskówki, jednak tutaj miałby on do zaoferowania swoim widzom coś jeszcze, a mianowicie główną bohaterkę, która zdecydowanie trafiłaby na listę moich waifu dzieciństwa, gdyby tylko ten serial kiedykolwiek powstał. A główną bohaterką tego serialu jest agent Xero, dziewczyna pracująca i wchodząca w skład tytułowej drużyny Modifiers, którzy walczą w celu powstrzymania zła przed robieniem zła. Dziewczyna ta jest mistrzynią kamuflażu, a my na przestrzeni tego pilota mogliśmy poznać dwie z jej wielu tożsamości. Tą, którą widzimy najczęściej, czyli prawdopodobnie jej prawdziwą formę jako dziewczyny z różowymi włosami i białych ciuchach, oraz Lacey Shadow z niebieskowłosą gotkę, która służy głównemu antagoniście tej bajki. Oczywiście w celu jego infiltracji i możliwości powstrzymania jego złowieszczych planów od środka. Dodatkowo bohaterka ma też swojego sidekicka, którym jest pewien zmiennokształtny robocik, który może przybrać formę dowolnego przedmiotu, dzięki czemu przydaje się na wielu misjach. Głównymi antagonistami tej bajki mieli być Baron Vane oraz pewien zdrowo pierdolnięty Shur, który jest jednym z jego sługusów. Jeśli chodzi o wizualną stronę tej kreskówki, to zdecydowanie jest to wczesne lata 2000 bajka vibe, co nie znaczy, że jest to coś złego, bo nawet lubię ten art style i myślę, że z chęcią zobaczyłbym go więcej. Na sam koniec chciałem tylko powiedzieć, że nigdy nie widziałem tak dużej ilości porno artów z czegoś, co nawet nie istnieje. Nie wiem, czy dziękuję jest to dobrym słowem, ale w każdym razie na pewno spowodowane to było osobą Zonsama. Kto wie, ten wie. Zastanówmy się może, ale dlaczego kreskówka ta nie dostała ostatecznie zielonego światła, bo tak ją zachwalam, a przecież z jakiegoś powodu Nickelodeon zdecydowało się jednak nie stworzyć jej pełnej wersji. Kreskówka ta ma typowy dla kreskówek z tamtych czasów art style, podobnie z humorem, więc dlaczego? Myślę, że właśnie dlatego, że była zbyt generyczna i nie przyciągnęła uwagi stacji, co przyczyniłoby się do jej powstania. Jeśli chodzi o piloty kreskówek, to Cliffside to zdecydowanie mój największy faworyt. To mogłoby być takie dobre, więc tak bardzo boli mnie to, że pełna kreskówka prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Dodatkowo, jak często dostajemy kreskówkę, która jest westernem, a nawet mogłoby się zdawać, iż swoistą parodią tego gatunku. Pilot ten sprawił mi w oglądaniu wielką frajdę, w szczególności z powodu takiego, iż jest to niesamowicie dobra komedia. Żarty są jedne z lepszych, jakie widziałem od dawna, a dodatkowo pilot ten kilka razy łamie nawet czwartą ścianę, jak na przykład wtedy, gdy główny bohater komentuje montaż treningowy, który wydarzył się chwilę wcześniej. Głównym bohaterem tej historii jest Waylon, czyli dość cwaniacki rewolwerowiec, który pewnego dnia spotyka na swojej drodze pewną pająk kobietę, która jest najbardziej przerażającą istotą, a jednocześnie największą waifu, jaką ja widziałem od dawna, którą mogę podsumować słowami: wow, I really shouldn't stick my penis in there. However... Główny bohater postanawia nauczyć ją posługiwać się bronią, gdyż zobaczył w niej potencjał na dobrego strzelca, którego mógłby wykorzystać do własnych celów. No i przez przypadek obrabiają bank. Jeszcze po drodze toczy się walka na śmierć i życie z personifikacją śmierci i jej wielkim pterodaktylem. No jakby trochę się dzieje w tej bajce. Mamy też jeszcze jedną postać, którą jest Jo, która wydawać by się mogło, że jest jakąś przyjaciółką protaga. W każdym razie na pewno się znają. Sprawia wrażenie wiecznie zmęczonej życiem. Nigdy się nie uśmiecha i tak jak powiedział sam główny bohater, nigdy nie kłamie. Jeśli chodzi o stronę wizualną, to widać, że jest to amatorka, gdyż postacie ruszają się w taki śmieszny, nienaturalny sposób, czego pewnie nie doświadczylibyśmy w pełnej wersji tej bajki. Natomiast ja muszę jeszcze powiedzieć o tym, jak świetną muzykę ma ten pilot. Zresztą jakby posłuchajcie sami niektórych soundtracków.
I może ta kreskówka niezbyt wyszła twórcy. Mówiąc nie wyszła, mam na myśli, że nie dostała pełnej wersji, natomiast inna kreskówka tego samego autora już jak najbardziej i obecnie ma 4 odcinki, czyli Murder Drones. Co prawda wychodzi to na kanale YouTube, prawdopodobnie robione na własną rękę, ale zawsze to coś. Constant Pain to nieironicznie mogła być najlepsza kreskówka swoich lat. Gdyby tylko wszystko poszło po myśli twórcy, emitowana ona by była znowu na kanale Nickelodeon. Z wyglądu przypomina ona mi te wszystkie kreskówki robione w zamerykanizowanym anime stylu, jak Młodzi Tytani, Awatar Legenda Aanga czy Odlotowe Agentki. Dodatkowo seria ta zapulsowała u mnie swoim settingiem, gdyż jeśli oglądaliście moją recenzję Kory, to zapewne wiecie, iż moim ulubionym settingiem w jakiejkolwiek formie fikcji jest steampunk. I właśnie to mamy w tym przypadku. W tym 10-minutowym pilocie dostaliśmy wgląd na całe mnóstwo niesamowitych maszyn, zaczynając oczywiście od klasycznych sterowców, a kończąc na innych latających pojazdach, które nawet nie wiem czym do końca są. Osobiście setting tej bajki to nie jest dla mnie klasyczny steampunk, ale taki dziejący się w jeszcze późniejszych latach, gdzie dalej ludzkość poszła w maszyny napędzane na parę, jednak obecnie technologia ta zbliżona jest do tej z naszych obecnych czasów, a nawet trochę późniejszych. Główną bohaterką serialu jest pewna młoda, prawie 14-letnia dziewczyna, która w przerwie odchodzenia do szkoły ma okazję walczyć ze złem. A to wszystko za sprawą jej ojca, który jest swego rodzaju genialnym wynalazcą, który dodatkowo mogłoby się zdawać, próbuje walczyć ze złem, przez to często miesza w to swoją córkę. W sumie ciężko po samym pilocie powiedzieć, czy działa na własną rękę, czy może jest członkiem jakiejś organizacji, ale w każdym razie, gdy tylko widzi porwany sterowiec, wyskakuje ze swojego latającego pojazdu, żeby ruszyć ludziom się w nim znajdującym na ratunek. Tam też poznajemy głównego antagonistę tej serii, czyli wujka głównej bohaterki i jednocześnie brata i ojca. On również jest jakimś potężnym wynalazcą, tyle że wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w celu czynienia zła. Nie znamy jego motywacji ani zamiarów, no bo po prostu nie było na to w tym pilocie miejsca, ale mam takie przeczucie, że bylibyśmy pod wrażeniem jego złowieszczego planu. Widać totalnie, iż kreskówka ta byłaby nastawiona na fabułę, czego często niestety brakuje mi w niektórych kreskówkach. Dodatkowo pod koniec odcinka poznać możemy kolegę ze szkoły głównej bohaterki, który trochę wygląda jak protag z Digimonów. W każdym razie, czuję, że był tutaj potencjał na naprawdę ciekawego sidekicka i myślę, że ich relacja mogłaby wyglądać podobnie do tej Kim Irona z bajki Kimkolwiek. Właściwie widzę tutaj trochę podobieństw do tej bajki, a dodatkowo całość dawała mi przez cały czas vibe generatora Rexa. Tak naprawdę mam wrażenie, że pilot ten można by opisać słowami, co gdyby Kimkolwiek, generator Rex i odlotowe agentki mieliby dziecko. Ja wam powiem co, powstałaby właśnie Constant Pain. Całość ma też cudowne sceny akcji, przemyślane i angażujące i wierzę, że moglibyśmy ich dostać znacznie więcej, gdyby tylko projekt został klepnięty. Na sam koniec chciałem powiedzieć, iż nigdy nie wiadomo. Wiele razy w historii byliśmy świadkami powrotu jakichś kreskówek lub pełną wersję dostawały te, które byśmy się nawet nie spodziewali. Podobnie było, gdy wyszedł pilot do Infinity Train. Doskonale wtedy pamiętam, jak każdy mówił, że nie ma bata, iż kiedykolwiek powstanie tego pełna wersja, a koniec końców bajka ta dostała aż 4 pełne sezony. Więc może za kilka lat okaże się, że ktoś zdecyduje się podnieść którąkolwiek z omawianych dzisiaj produkcji, jednak jeśli mam być szczerym, to jest to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast, jeśli możemy wyciągnąć jakiś morał z tego odcinka, to taki, że czasami posiadanie hot baby na pierwszym planie nie wystarczy, żeby nasza kreskówka wypaliła. A ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.